Marszałek Adam Jarubas spotkał się z właścicielami firmy Subor w Staszowie, producenta odzieży mundurowej dla Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas wizyty w siedzibie przedsiębiorstwa zapoznał się z ofertą oraz rozmawiał o planach rozwojowych firmy. Firma, która dzisiaj zatrudnia 120 osób, bardzo zręcznie wpisała się w rynek zamówień na rzecz chociażby jednostek straży pożarnej. To jest ta odzież specjalistyczna, która jest wykorzystana w akcjach ratowniczych, rozwijająca się, myśląca też o kolejnych segmentach rynku odzieżowego, odzieży specjalistycznej. To jest przykład, że też w takich mniejszych miejscowościach mogą funkcjonować zakłady, które z powodzeniem rywalizują o rynki nie tylko w kraju, ale widzieliśmy również odzież, która jest szyta na potrzeby firm zagranicznych. Także z pewnością jest to taki bardzo dobry zakład. 25 lat tradycji, wkrótce jubileusz, także już dzisiaj mogliśmy pogratulować tej pięknej pracy tym gospodarzom.